związku z naszą wyprowadzką, która jest za miesiąc i tydzień, chyba, jakoś tak, to stwierdziłam, że postaram się jak najwięcej rzeczy, które mam w domu, zużyć, typu wiecie, z szafek różne tam strączki, ryże, whatever, żeby po prostu nie dokupować więcej, bo ja mam taką tendencję, że jak jestem w sklepie i widzę coś fajnego, to kupuję. Ale stwierdziłam, że to będzie lepsze dla naszego, wiecie, naszej wyprowadzki i im mniej rzeczy będziemy mieć, tym lepiej są. Zmusiłam sama siebie do bycia bardziej kreatywną w kuchni. No i po prostu dzisiaj na przykład przejrzałam szafki i stwierdziłam, że dobra, to czas na ugotowanie ciecierzycy i fasolki mung, które jeszcze trochę mi ich zostało, a chcę je zużyć i właśnie sobie tu je gotuję. Będę robić bowla z łososiem na obiad. I sobie właśnie je będę dorzucać i to jest mega pyszne i w ogóle zdrowe i wszystko. A ostatnio zapomniałam w ogóle, że mam coś takiego i tak naprawdę ostatnio jestem w ogóle niekreatywna w kuchni i nie chce mi się za bardzo, wiecie, wymyślać rzeczy, tylko po prostu robię to, co znam już i to jest mega nudne, ale to jest okej. Czasem trzeba tak sobie głowę odświeżyć, żeby potem mieć ochotę na to, żeby, wiecie, świrować i wymyślać. No i tyle. Z ciekawszych rzeczy to byliśmy wczoraj na właśnie filmie Poor Things i powiem Wam, że tak mi się podobał ten film, że to jest niesamowite. Normalnie przepiękny, bardzo perwersyjny, co prawda, ale jednocześnie na maksa wzruszający, piękny wizualnie, przepiękne kostiumy, to mnie tak ujęło. Ja normalnie patrzyłam na te kostiumy i miałam tak, chcę to wszystko mieć. No i oczywiście niesamowita gra Emmy Stone, która grała taką, nie wiem, niedorozwiniętą kobietę. Kobietę dorosłą z mózgiem niemowlaka, o, który rozwija się i tak dalej. No i niesamowite to było, na serio. Polecam Wam w opór, nawet z takich kwestii czysto wizualnych, zobaczyć dla zajawki. No i on trwa 2 godziny 20 minut, więc nie jest to jakiś mega krótki film. Nie jest też bardzo długi oczywiście, taki idealnie po środku, ale ogląda się go tak, że w ogóle się nie czuję tego, że on trwa 2 godziny. Serio, obiecuję Wam. I promise. Oceniłam ten film 8,5 na 10 na Filmwebie. To jest wysoka nota. A jeszcze mega ważna rzecz, bo w ogóle wczoraj zamuliłam trochę i nie nagrywałam za bardzo dnia mojego, a był przepiękny, bo mieliśmy też w kościele wczoraj chrzest. I chrzest u nas w kościele jest niesamowity z dwóch względów. W ogóle jakby sama idea chrztu, czyli podejmujesz w wieku świadomym decyzję, że chcesz się ochrzcić i dopiero jak masz tam, no nie wiem, tyle lat, że możesz sam o sobie zadecydować, to wtedy podejmujesz tą decyzję, że chcesz wziąć chrzest. I ja już brałam chrzest jako dziecko, w sensie rodzice mnie chrzcili, jak byłam malutkim bobaskiem. Ale oczywiście to nie przeszkadza, bo większość z nas jest tak ochrzczona, ponieważ żyjemy w katolickim kraju. I to nie przeszkadza, w sensie, wiecie, jakby ja podjęłam drugi raz decyzję świadomą o chrzcie i ochrzciłam się chyba w 2016 roku, coś takiego. No i zawsze jak są chrzty, to po prostu to jest mega wzruszające i płaczę cały czas. I wczoraj też po prostu tak płakałam strasznie, mimo że połowy z tych ludzi nie znałam, to naprawdę było to przewzruszające, przepiękne i niesamowicie takie, no coś niesamowitego. No, a właśnie z drugiego względu, dlaczego jest piękne to wydarzenie, bo u nas w kościele tak kochamy świętować chrzest i jest po prostu zawsze mnóstwo ludzi i ci ludzie, którzy się chrzczą, zapraszają swoje rodziny, swoich przyjaciół, więc jest naprawdę full kościół i no, jest taka atmosfera po prostu takiego szczęścia, euforii i miłości do siebie nawzajem, że no serio, to był przepiękny dzień, kocham chrzty, serio. I dzisiaj jest dzień dziadka. Muszę zadzwonić do dziadka. Wczoraj był dzień babci i nie zadzwoniłam, co jest mega przypałowe.
mega zrąbałam sprawę, ale ja zazwyczaj dzwonię jednego dnia i składam życzenia od razu babci i dziadkowi naraz. Nie lubię dzwonić w ogóle do ludzi. Nawet jak to jest moja rodzina, to strasznie odkładam to. Halo? Cześć, Nadziuś. Jak tam? Jak się masz? Idziemy na grupkę, a potem do Gdyni, ale nam się mega nie chce jechać do Gdyni, ale jedziemy, bo ważna się dzieje wydarzenie, pożegnanie naszego kolegi, który wyprowadza się do Warszawy. My też się wyprowadzamy do Warszawy, ale jeszcze jesteśmy w Gdańsku, więc jedziemy go pożegnać. All right. Wieczór był tak super i nie wróciliśmy jakoś późno do domu, bo byliśmy koło 1:30, jakoś tak, i ja byłam tą, wiecie, mamą, która odwoziła wszystkich do domu, znaczy nie wszystkich, dwóch ziomków i mega fajna, i Darka oczywiście, więc trzech ziomków, ja, i to był pierwszy raz, kiedy wiozłam w aucie kogoś innego niż Darek i ja sama. Jestem z siebie mega dumna. Wy też możecie być. Dziękuję. 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 Ale wracając do życia codziennego, to jestem dzisiaj turbo zmotywowana do pracy, więc właśnie siedzę, pracuję od rana, od kiedy wróciłam z siłki, bo jeszcze rano byłam na siłowni. I tak. Klikam sobie. Motywacja, produktywność. Lecimy z koksem. Nie ma. Nie ma, że nie. Nie ma, że się nie wyspało. Nic nie szkodzi. A tak serio, to się całkiem wyspałam. To be honest with you guys. Będę robić właśnie obiad. I wpadłam na taki pomysł, żeby zrobić takie pieczone marchewki kolorowe z tofu z airfryera i z takim jogurtowym sosem i z miodem, albo tahini, albo takim właśnie sosem i z tahini i miodem i cytryną i serem feta i orzechami. Mam takiego smaka na to od kilku dni. I mam tutaj taką inspirkę na Pinterestie, ale mi się nie wczytuje, więc... A, wiem gdzie. Mam tu też w Notion. Sobie zapisałam, ale patrzcie na to. Jak pięknie to wygląda, co? I'm so excited. Dobra, więc wyciągam sobie air fryer. I będę robić.
Udało się, Gacku. Jakie śliczne są te marchewki. Ja nie mogę. Patrzcie na to. Niesamowite. Teraz będę je przyprawiać. Posypię je troszkę papryką. Myślę, że dam jakiś taki lubczyk troszkę. Na pewno pieprz i sól. I je wstawię. Na dziale Kuchni Świata jakąś taką drogą, w sensie nie pamiętam ile kosztuje normalnie w sklepie typu, nie wiem, w Biedrze tahini, ale za to zapłaciłam dwie dychy i jest tak przepyszna, niesamowicie taka smooth i w ogóle mega polecam, totalnie worth tej ceny, naprawdę niesamowita jest, wow. Patrzcie, a ten sos wyszedł taki turbo kremowy. Mega hot. Testujemy tę sytuację na wizji. Dobra, ukroję sobie taki kawałek. Wezmę sobie na widelec. Nałożę wszystkiego po trochu, żeby sprawdzić, co my tutaj w ogóle mamy. Oh my god. Te marchewki nie smakują inaczej niż zwykłe marchewki. To be honest. Jeszcze fota tego jedzenia, bo nie zrobiłam. Powiem wam top. Ale dobra, dalej. Słodziutki sos tahini z miodem, pyszne tofu wędzone, takie w sosie teriyaki. Chociaż tego sosu teriyaki nie czuć za bardzo tej marynaty, więc ono jest takie delikatne bardzo. Upiekłam jeszcze kapustę czerwoną w airfryerze, tak 4 minuty, więc ona się tak leciutko podsuszyła tylko. Orzechy, troszkę ciecierzycy, to wszystko jest tak, tak dobre. Oh my god. Niesamowite, naprawdę, przysięgam. So good. Znowu ja idę na siłownię i pada deszcz i strasznie wieje. Mam nadzieję, że nie zginę marnie. Z siłki i na siłkę i z siłki dotarłam. Nie umarłam, nie zginęłam, ale rano było ciężko. I wow, co jest? Spadł mi kolczyk. I w ogóle nie wiem, czy widzicie, ale wyszło słońce. Przebija się tam przez chmury, bo jest zachmurzenie duże, ale wyszło słońce. Co jest niesamowicie ekscytujące, ponieważ nie widziałam słońca
No nie okłamię was, jak powiem przez tydzień. Serio. Już naprawdę bardzo tęsknię za słońcem i go potrzebuję i czuję to. No i tak. I planowałam sobie dzisiaj spokojnie zacząć dzień po treningu, że wrócę z siłki. Tak sobie na luzie zaplanuję pracę i tak dalej, wszystko. Zrobię jakiś journaling. Chociaż udało mi się w ogóle dzisiaj zrobić mój prayer journal i poczytać Biblię chwilę przed treningiem, co było super. W każdym razie dostałam maila, czy mogłabym ASAP zrobić pliki i wysłać je szybciutko, więc tyle z mojego spokojnego zaczęcia pracy. No. Więc właśnie siadam, odpalam sobie świeczki jeszcze tylko i siadam do roboty. Ogarnęłam się trochę i będę wychodzić z domu, ale strasznie pada deszcz. Chciałam iść z buta, bo to nie jest aż tak daleko od nas, ale chyba wezmę tramwaj. Bo generalnie moje auto się umarło i nie jeździ w ogóle. Więc jest mi mega przykro, bo muszę jeździć komunikacją teraz. Ja mówię do moich fanów. Ja wiem, że jest część fanów, która ogląda ten kanał tylko dla mnie. Kanał sportowy. Kanał Darek Kozackie Zero. Zapraszamy. Kozackie Zero. Zapraszamy. Nie, tak serio? Przyszliśmy na randkę do kina. Jak się to nazywa? Kameralne? Kameralne. Kameralne kino. Ja jestem pierwszy raz w takim. I przyszliśmy na film pod tytułem La Chimera, który jest właśnie grany tylko w takich. No i mega się ekscytujemy. A potem jedziemy na pyszną pizzuchę. Tak? Ja też go zapraszam. Have you had anything to eat? No, bardzo. Jak oceniasz na gorąco? Jak oceniasz ten film? La Chimera? No. Nie wiem, muszę to przemyśleć. Nie wiem, ile bym jej dał. Kurde, ja też nie wiem. Mega trudne do oceny. Mega w ogóle, trudny co? Film do oceny, bo nie jest to hollywoodzka produkcja. Tak, i ja też nie prze. W sensie ja nie jestem przyzwyczajona, bo gdyby ten film był po angielsku, to od razu bym powiedziała, nie wiem, 8,5 na 10. Albo 8 na 10. Ale przez to, że był po włosku, to mam tak, że nie wiem. No. Nie? To prawda. Że.
Ale nie, no w sensie bardzo piękny, niesamowity, niesamowicie właśnie skłaniający do refleksji. No i w sumie taki temat porusza nietypowy, że nie widziałam nigdy żadnego filmu w takiej tematyce wcześniej, nie? Tak. No, ale no nie wiem, też muszę przemyśleć może mało to. Mało widzieliśmy, za mało chodzimy do alternatywnych kin. Może, ale to nie jest alternatywny film. W sensie, no tak. Kurde. 7,5 może. Ale to też nie jest chyba film, 8? Który mógłby lecieć w Multikinie albo Heliosie. Nie wiem. Pracę, takie największe taski, które miałam dzisiaj do zrobienia i szykuję się, pakuję torbę i idę do Muzeum Nomus tutaj w Gdańsku. To jest takie muzeum sztuki nowoczesnej, coś takiego, współczesnej, whatever. I w piątki jest wyjście za darmo na wystawę, więc idę i jest tam taka wystawa, nazywa się Echo Niewidzialnych. Nie wiem, o co tam dokładnie chodzi, ale właśnie idę się dowiedzieć. No i pakuję sobie mój journal, jeden, drugi. Pakuję sobie książkę i tam jest jeszcze taka właśnie super kawiarnia. Nazywa się Kompozyt. Zresztą byliśmy ostatnio w niej, tydzień temu, w sumie w sobotę. I jest zarąbista. Mega fajny klimacik tam jest, więc posiedzę tam. Pochilluję, poczytam sobie książkę. No, a potem wrócę do domu i będę dalej pracować. Ostatnie rzeczy do zrobienia mam. I git. I właśnie tak, w ogóle patrzcie. Jaki cute piórnik. Nie wiem, co tu jest tak szczerze nawet. Ale biorę cały. Biorę cały, bo nigdy nie wiem, co mi się przyda. I idę. Babci, taki ogromny szal, on ma 2 metry i ona go sama zrobiła w 2 dni. Patrzcie na to. Olbrzymi. Normalnie jest jak koc. Niesamowite, mega kochane. I to było takie niespodziewane. Babcia tak do mnie, no zrobiłam ci taki szalik, wyślę ci. Top. I jeszcze przysłała mi w paczce taką czekoladę. How cute is this? Ostatnio też kupiłam całą główkę wielkiej kapusty czerwonej i nie wiem, co z nią zrobić, więc zdecydowałam, że dzisiaj ugotuję zupę krem z kapusty czerwonej. Nie wiem, czy to w ogóle będzie dobre. Zobaczcie, ona jest jak moja głowa.
Zawsze kupuję jakąś połówkę albo ćwiartkę, ale nie było, więc wziąłam taką dużą, bo potrzebowałam do czegoś. Zupa wygląda niesamowicie. Po prostu niesamowicie. Właśnie robię jej fotę. Dobra. Zrobię szybki taste test tutaj dla Was specjalnie. I idę oglądać serial. Uwaga. Uch. So good. Tylko więcej soli. Wow, pyszne. Ej, jak będziecie mieć zalegającą czerwoną kapustę, to zróbcie to. Serio. Amazing. W środku jest tylko pół malutkiej cebuli. Bo ja nie mogę jeść cebuli, więc dam tylko pół malutkiej. Masło. Ziemniaki. Marchewka. No i bulion, i woda. I to razem ugotowane. Z przyprawami, takimi jak lubicie. Ja sobie dałam jeszcze na koniec, zmiksowałam dwie papryczki chili. I jest dosyć ostra ta zupka. I dałam sobie na górę ser feta i jabłko, i orzechy. Uah.